otwieram 7. sesję Rady Miejskiej w Świeciu. To była 7. sesja Rady Miejskiej w Świeciu. Zanim radni przystąpili do przyjęcia uchwał, wysłuchali sprawozdań na początek Komisji Rewizyjnej za 2010 rok. W dniach 30 marca i 6 kwietnia 2010 Komisja rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009, a w dniu 6 kwietnia 2010 wydała pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2009 i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Świecia. Na sesji w dniu 29 kwietnia Komisja przedstawiła Radzie Miejskiej opinię do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2009 i wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza Świecia oraz złożyła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009. Członkowie Komisji Rewizyjnej w dniu 24 sierpnia przyjęli informację pana burmistrza z wykonania budżetu gminy Świecie za pierwsze półrocze 2010 roku. W 2010 roku Komisja Rewizyjna odbyła ogółem 8 posiedzeń, w których uczestniczyło kworum członków, a posiedzenia były prawomocne. Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole problemowe. Pierwsza kontrola problemowa przeprowadzona w Straży Miejskiej w Świeciu w dniach od 10 maja 2009 do 20 maja 2010 przez zespół kontrolny w składzie pan radny Adam Cieślak jako kierownik zespołu i pan radny Jerzy Adrych jako członek zespołu. Kontrolę problemową objęto zagadnienia organizacji pracy i gospodarowania środkami budżetowymi w Straży Miejskiej w 2009 roku. Jako pierwszy punkt tej kontroli była organizacja pracy Straży Miejskiej i realizacja form współpracy z policją. Drugi punkt, gospodarowanie środkami budżetowymi w 2009 roku i trzeci, jako działalność systemu monitoringu miejsc publicznych w Świeciu. Komisja Rewizyjna przyjęła protokół pokontrolny jednogłośnie w dniu 25 maja 2010. Protokół wraz z wnioskami pokontrolnymi został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr 320/10 z dnia 24 czerwca 2010. Drugą kontrolę problemową Komisja Rewizyjna przeprowadziła w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w terminie od 7 czerwca 2010 do 23 czerwca 2010 przez zespół kontrolny w składzie. Kierownikiem zespołu był pan radny Andrzej Komasiński i członkiem zespołu był pan radny Zygmunt Janaszek. Kontrolę problemową objęto wykorzystanie środków z budżetu gminy przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na działalność Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku w 2009 roku. Komisja Rewizyjna przyjęła protokół pokontrolny jednogłośnie w dniu 29 czerwca 2010. Wnioski zostały zawarte w tym protokole, zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr 325/10 z dnia 29 lipca 2010. W dniu 2 grudnia 2010 Rada Miejska powołała nową Komisję Rewizyjną na kadencję 2010-2014 w składzie pan radny Sławomir Siemaszko jako przewodniczący, radny Jerzy Adrych, radny Zygmunt Janaszek, radny Maciej Kaczmarek i radny pan Zbigniew Rydziel. W dniu 9 grudnia 2010 Rada Miejska powołała w skład komisji jeszcze pana radnego Józefa Pawłowskiego. I ze swojego grona Komisja Rewizyjna na spotkaniu w dniu 25 stycznia 2011 wybrała pana radnego Jerzego Adrycha na zastępcę przewodniczącego. Następnie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił informację na temat bezrobocia w gminie Świecie. Na dzień 31 marca 2011 roku liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy mieszkających na terenie miasta i gminy Świecie wynosiła 2425 osób. W tym samym okresie w całym powiecie było zarejestrowanych 7586 osób, a więc Państwo sami widzicie, że ta liczba osób, które pozostaje w ewidencji, w dużej mierze składa się z mieszkańców naszej gminy, gminy Świecie. Jeżeli chodzi o sytuację, jaka miała miejsce na rynku pracy, czy ma miejsce na rynku pracy w ostatnich miesiącach, to nie ulega wątpliwości, że jeżeli będziemy analizować dane statystyczne, to ta sytuacja ulega
jakby można takiego użyć słowa, chyba myślę, że mimo wszystko pogorszeniu, tak? Znaczy mamy większą liczbę osób zarejestrowanych i też rośnie stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie. Na dzień dzisiejszy, czyli na koniec marca, mamy stopę bezrobocia w powiecie wynoszącą 19,2%. I to jest istotny wzrost do ostatnich lat, kiedy przyzwyczailiśmy się do tego, że liczba bezrobotnych maleje, a nie rośnie. Jeżeli chodzi o koniec roku, to mogę powiedzieć, że zarejestrowanych na terenie gminy było 2254 osoby i stanowiło to 30,9% ogółu ewidencji osób bezrobotnych. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia na końcu miesiąca grudnia, wynosiła ona dla powiatu 18,8% i była wyższa od tej, która była w województwie i w kraju, bo w województwie w tym samym czasie mieliśmy stopę bezrobocia przekraczającą 16%, 16,6%, a w kraju stopa bezrobocia wynosiła 12,3%. Jeżeli chodzi o aktywizację osób bezrobotnych, w zeszłym roku mieliśmy dość poważną liczbę środków, w związku z tym te działania aktywizujące kierowane do mieszkańców powiatów i gminy Świeci były znaczne i wyraźne. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą rozpoczynania szkoleń, to w zeszłym roku z gminy Świeci skierowaliśmy 123 osoby na różnego rodzaju szkolenia i przekwalifikowania zawodowe. 265 mieszkańców gminy rozpoczęło program stażu. A w ramach różnych form subsydiowanych zatrudniliśmy, czy współfinansowaliśmy, bardziej konkretnie współfinansowaliśmy zatrudnienie 677 mieszkańców gminy Świecie. Jeżeli chodzi o to, co w zeszłym roku jakby otrzymała od nas sama gmina Świecie, mogę powiedzieć, że w zeszłym roku skierowaliśmy do odbywania robót publicznych przeszło 80 osób. Około 40 osób było skierowanych na prace społecznie użyteczne i to jest taki wynik, myślę, znaczący i w zasadzie całe zapotrzebowanie w zeszłym roku gminy Świecie w tym zakresie zostało zrealizowane i wydatkowaliśmy na ten cel taką liczbę środków, jaką no, wcześniej się umówiliśmy i to były poważne pieniądze, bo w zeszłym roku przeszło 800 tysięcy na same roboty publiczne w gminie Świecie wydaliśmy, więc była to znacząca kwota, jeżeli chodzi też o wartości. Jeżeli chodzi o ten rok, chciałbym Państwu powiedzieć, że sytuacja budżetowa Powiatowego Urzędu Pracy odbiega od tej, która miała miejsce w zeszłym roku. Jest to tendencja ogólnokrajowa i wynika jakby z mniejszych środków przyznawanych przez ministra pracy na różnego rodzaju programy aktywizacji. W zeszłym roku dysponowaliśmy kwotą około 15 milionów złotych na różnego rodzaju projekty, w tym około 5 milionów to były środki na programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dziś dysponujemy kwotą 4 200 000 na realizację programów. Oczekujemy także podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu systemowego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i spodziewamy się zasilenia w granicach 2 200 000 zł. Także, jak Państwo widzicie, tych pieniędzy na ten rok będzie znacznie mniej. W związku z tym, że będzie ich znacznie mniej, też jakby zdecydowaliśmy się na trochę inną politykę w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i zgodnie z wytycznymi ministra pracy i polityki społecznej w tym roku decydujemy się, żeby przede wszystkim wspierać efektywne formy, czyli takie, które kończą się nie z chwilą ich współfinansowania z Funduszu Pracy czy z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale które się także mają po sobie jakiś efekt zatrudnieniowy, w jakiejś perspektywie czasu te osoby, żeby dalej mogły kontynuować zatrudnienie. I w związku z tym przede wszystkim zabezpieczyliśmy środki na tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla przedsiębiorców w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy i zabezpieczyliśmy też środki na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego chcemy zaktywizować bezrobotnych w ramach staży i szkoleń. Dysponujemy także wydzieloną kwotą pieniędzy na realizację programu specjalnego, w ramach którego między innymi chcemy tworzyć miejsca pracy w ramach robót publicznych.
Zakres i skala tego programu będzie zależny od tego, czy dostaniemy dodatkowo środki z rezerwy ministra pracy. Jeżeli te środki otrzymamy, to zakres tego programu specjalnego będzie wyraźnie większy, bo wydatkowaliśmy na dzisiaj, mamy zabezpieczone kwotę środków około 500 tysięcy. Jeżeli minister przychyli się do realizacji tego programu, dostaniemy kolejne 1,5 miliona. Także ogólnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że staramy się, żeby te pieniądze, które w tym roku są w naszej dyspozycji, w miarę racjonalnie zagospodarować i wydatkować, tak żeby jak największa liczba mieszkańców gmin i powiatu całego świeckiego miała szansę na znalezienie zatrudnienia.